Ostatnie dwa mecze pokazały na pewno, że te zwycięstwa, które przychodziły wcześniej, to nie był przypadek. Wiadomo, pierwsze dwa spotkania były takie dość ciężkie i ten wynik mógł być różny, ale w ostatnich dwóch meczach już uważam, że na te zwycięstwa zasługiwaliśmy. No i jedziemy do Krakowa z bardzo pozytywnymi nastrojami po kolejne zwycięstwo. Jesienią wygraliśmy tutaj z Garbarnią 3-0, ale chyba teraz nikt nie spodziewa się łatwej przyprawy. Czy Garbarnia jest zespołem, który dobrze gra w piłkę? My sobie z tego zdajemy sprawę. Ale jakby tu my jesteśmy wyżej w tabeli, my jesteśmy teraz na tej fali wznoszącej. I jedziemy do Krakowa wygrać ten mecz. A ty masz ze sobą występy na tym stadionie Garbarni? Jak tam się gra? Jakie wspominasz? Tak, mam, pamiętam występy. Nawet bardzo dobrze, bo piosenka, która zawsze jest na wejściu, jest dość charakterystyczna. Taki klimacik właśnie, takich trochę może niższych lig, że przychodzą starzy panowie sobie poglądać meczek. Ale bardzo nowo, taki nowoczesny budynek klubowy, z tego co pamiętam, tam jest. Więc tak, grałem w PKS-ie w drugiej lidze, tak. W ostatnim czasie wywalczyłeś sobie miejsce w składzie na lewej obronie, a pamiętam dobrze, że rozmawialiśmy po zakończeniu rundy jesiennej i ty nie byłeś zadowolony z tego, ile minut zebrałeś na boisku w trakcie poprzedniej rundy. No teraz na pewno masz więcej powodów do zadowolenia. No wiadomo, że jak się gra, to człowiek jest zadowolony. Jak jeszcze się gra i wygrywa, to dwa razy bardziej. No tak, ważne jest to, że dla mnie, że ja gram, że drużyna wygrywa. Że ten jest zadowolony, skoro jakby ciągle gram w kolejnych spotkaniach. I żeby to utrzymać, żeby tych minut i tych zwycięstw nabijać jak najwięcej. Chociaż między wami w bloku defensywnym dochodziło też do różnych zmian w wyniku kontuzji, to wydaje się, że dobrze się rozumiecie na boisku. Czy wiadomo, że nie jest tak, że graliśmy przez całą rundę w jednym ustawieniu, bo to ktoś wypadał, to kontuzja, to jakieś problemy inne zdrowotne. Aczkolwiek sądzę, że na boisku wygląda to dobrze w defensywie, co świadczy najmniejsza ilość straconych bramek wszystkich zespołów w tabeli. To pokazuje, że my jako drużyna nieźle bronimy i blok defensywny, nieważne w jakim ustawieniu gra, jakby robi to mniej więcej dobrze. Więc jakby to jest ważne pewnie dla trenera, że nieważne kto gra, to jako drużyna wyglądamy dobrze w defensywie. No i to też pewnie będzie kluczem do zwycięstwa w Krakowie, tak? Zawsze się mówi tak, że pojedynczy mecz można wygrać fantazją na farcie, ale na dłuższej perspektywie no to obrona się głównie liczy, bo jednak nie jesteś w stanie tracić bramek i zawsze strzelać więcej po prostu ich. Więc tak, to defensywa jest naszą mocną stroną, wiemy, że to jest klucz do zwycięstwa, no i aby tak było w sobotę. Byłeś zaskoczony tym, że zostałeś wybrany przez kibiców najlepszym zawodnikiem ostatniego spotkania? Tak, byłem lekko zaskoczony. No, oczywiście moja żona śledziła tam to wszystko. Okej, okay, cieszę się, że kibice jakieś tam docenili moją postawę, pewnie głównie w bloku defensywnym, w obronie. Fajnie, super. To też może być zaskakujące, bo nie zawsze ci ludzie od tak zwanej czarnej roboty są doceniani przez kibiców, tak? Bo najczęściej się patrzy na tych, którzy strzelają i asystują. No tak, jeżeli strzeli dwie bramki, że ktoś gra piach, a strzeli dwie bramki do pustaka, to i tak będzie zawodnikiem meczu. Wiadomo, że tak to działa. Więc w takim spotkaniu, gdzie jedna bramka z karnego, a Moskwa potem strzelił i strzelił, to właśnie taka chyba jedyna możliwość, aby bramkarz albo ktoś z obrony mógł zostać zawodnikiem meczu. I teraz padło na mnie. Fajnie.